Rezultaty projektu to nie tylko osiągnięte cele, to też wszystko to, co się wytworzy niejako przy okazji. Wszystko, czego się nauczycie, wszystkie materiały, jakie powstaną, prace, nagrania, wiedza, metody, wnioski. Aby były one rezultatami, należy je opracować, na przykład spisać, złożyć z nich filmik instruktażowy, publikację. Trzy słowa klucze w tym obszarze rezultaty to promocja, upowszechnianie i wykorzystanie. Promocja odnosi się do projektu. Promujemy to, że się odbywa, że istnieje. Podnosimy w ten sposób jego widoczność. Jak? Na przykład post w mediach społecznościowych typu to zdjęcie ze szkolenia, oplakatowane miejsca, gdzie odbywa się szkolenie, zamieszczanie logotypów projektów w materiałach szkoleniowych czy newsletter do organizacji lokalnych, to właśnie promocja. Upowszechnianie. Upowszechnianie odnosi się do rezultatów projektu, do opracowanych produktów, instruktaży, scenariuszy, podręczników, publikacji, prac plastycznych, wniosków, rekomendacji itd. Upowszechnienie to przekazanie tych rezultatów do innych, którzy mogą ich używać w swojej pracy. To nie tylko informowanie o tym, że się dzieje, ale informowanie, że coś z tego powstało i jak inni mogą z tego skorzystać. Przykład. Przekazanie efektów debaty z młodzieżą, rekomendacji dotyczących budowy przestrzeni przyjaznych dla młodzieży do Zarządu Zieleni Miejskiej, aby przy projektowaniu parków wzięła je pod uwagę. Wykorzystanie. Wykorzystanie rezultatów to z kolei moment, w którym inni użyli waszych rezultatów do własnej pracy, przez co wasze cele zostały osiągnięte na wyższym poziomie. Wykorzystanie rezultatów mamy wtedy, kiedy Zarząd Zieleni Miejskiej przyjmie rekomendacje i kolejny park zrealizuje według rekomendacji. Najogólniej rezultaty dzielimy na twarde, czyli trwałe, to są obiekty fizyczne, produkty, oraz miękkie, na przykład efekty edukacyjne. Upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów to atuty projektów społecznych. Po to przecież robimy projekty, by przyczynić się do poprawy sytuacji, którą zdiagnozowaliśmy jako negatywną, by rezultaty również służyły innym. Korzystamy przy tym z publicznych pieniędzy. Rezultaty powinny być zatem ogólnodostępne, a więc na otwartych licencjach powinny być darmowe oraz mocno upowszechniane.